proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, chciałem sprostować. No, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Tak mówi pismo. Uzasadnienie nie składa się tylko z tego, co jest napisane, pani poseł, ale również z tego, co jest tutaj wygłaszane ex katedra. Ja przypomnę, że był taki rok 2007, bodajże czerwiec, gdzie było również wotum nieufności wobec pana ministra świętej pamięci religii. I wtedy uzasadnienie było jednozdaniowe. I to gwoli przypomnienia. Natomiast będę pani trzymał za słowo. Rozumiem, że pora odwołania pana ministra jest niefortunna. Liczę, że państwo znajdziecie fortunniejszą porę. Dziękuję.